Tomasz Anrukiewicz, prezydent miasta, jest gościem audycji samorządowej z Ratusza. Witam gorąco. Dzień dobry, witam. Zaczynamy naszą rozmowę od termomodernizacji jałckich budynków, która pozytywnie wpływa na komfort mieszkańców. Ile już tych budynków? 14, tu mam taką informację, tak? W tym roku udało nam się przeprowadzić wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi szereg modernizacji: termomodernizacji oraz renowacji. Dotyczy to 14 budynków, które już zostały e, zmodernizowane. To wszystko wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców w poszczególnych budynkach, ale też nie ma co ukrywać, ma wymiar e, i efekt ekonomiczny, ponieważ e, budynki poddane termomodernizacji ocieplone e, potrzebują mniej ciepła do ogrzania i mniej ciepła ucieka przez e, te wszystkie nieszczelności. Dodam, że w przyszłym roku z tych budynków, które zostały jeszcze w tym roku rozpoczęte, jeśli chodzi o działania modernizacyjne, zakończonych zostanie 7, czyli w sumie 21, można powiedzieć, z tegorocznej puli. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 700 000 złotych. Tak jak wspomniałem, ta termomodernizacja zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło, pozwala zaoszczędzić środki finansowe, można skupić się w związku z tym na innych działaniach związanych z poprawą jakości warunków życia w budynkach, w których mieszkają mieszkańcy naszego... Miasta. Dodam, że od roku 2006 do, do tego roku yy, przeprowadziliśmy termomodernizację, modernizację, renowację 246 budynków na kwotę ponad 22 milionów złotych. Dodam, że środki na ten cel pochodzą zarówno z budżetu miasta, z funduszu remontowego, ale także z kredytów yy, yy, zaciąganych przez miasto, przez wspólnoty mieszkaniowe, yy, również z premii termomodernizacyjnych, które można uzyskać. I te budynki, o których dzisiaj mówiłem, budynki modernizowane w bieżącym roku, to budynki położone zarówno przy ulicy Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Chopina, czy Orzeszkowej, czyli w centrum miasta, ale także nieco poza centrum, czyli na przykład przy ulicy Grajewskiej, czy Kolejowej. Wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość podejmowania uchwał związanych z podjęciem działań modernizacyjnych, termomodernizacyjnych. Jako miasto partycypujemy w kosztach tych przedsięwzięć do wysokości udziałów, ale także udzielamy dotacji, na przykład w sytuacji, kiedy budynek jest zabytkowy. Zatem w tym roku wykonaliśmy 14 i kończyć będziemy w okolicach kwietnia, maja te jeszcze 7 budynków dodatkowych, które mamy z tegorocznej. Można powiedzieć z tegorocznego wykazu. To jeżeli już jesteśmy przy inwestycjach, to warto również wspomnieć o, o oświetleniu. O oświetleniu ulic. Coraz więcej ulic otrzymuje wełku oświetlenie LEDowe, bardziej oszczędne, no i w pewnym sensie inteligentne. Tak, to oświetlenie LEDowe, jak widać, na ulicach naszego miasta pojawia się już od kilku lat, sukcesywnie. W tym roku można powiedzieć najwięcej tych inwestycji LED-owych było, bo m.in. na ulicy Suwalskiej czy ulicy Kolonia, ale w ostatnich dniach wykonaliśmy takie oświetlenie w części ulicy Kościuszki od wysokości Wojska Polskiego do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To oświetlenie, w ramach tego przedsięwzięcia wymieniliśmy całą linię okablowania, pojawiły się nowe słupy oprawy świetlne. Na ten cel przeznaczyliśmy 340 tysięcy złotych. Zależy nam na poprawie bezpieczeństwa, bo te oświetlenie ledowe jest jaśniejsze. Wtedy łatwiej widać osoby, które poruszają się po ulicy, po pasach. Łatwiej też jeździ się samochodem, więc kwestie bezpieczeństwa są tutaj priorytetowe, zarówno pieszych jak i kierowców, ale także nie ma co ukrywać efekty ekonomiczny, ponieważ oświetlenie ledowe zużywa mniej. Energii elektrycznej. Co prawda jest nieco droższe, jeśli chodzi o same instalacje, ale to się opłaca. Dodam, że ono oczywiście reaguje w odpowiedni sposób na zmierzch, czyli można powiedzieć, że jest inteligentne. W przyszłym roku, w roku 2018, mamy już zaplanowane działania związane z wymianą i. Budową nowych linii oświetleniowych LED-owych, m.in. na osiedlu Północ 1, na różnego rodzaju podwórkach z centrum miasta, ale także przy ulicach, bo chcielibyśmy, tak jak wspomniałem, żeby było bezpieczniej, jaśniej, ale i oszczędniej w naszym mieście. Zmieniamy temat, teraz będzie o doskonaleniu jakości usług przez urząd miasta między innymi przez zdobywanie różnego rodzaju certyfikatów. 16 lat temu nasz urząd po raz pierwszy uzyskał taki certyfikat poświadczenie tego, że jakość usług świadczonych przez ratusz znajduje się na wysokim poziomie. W tym roku była taka recertyfikacja, czyli odnowienie Przeszliśmy audyt, wszelkiego rodzaju badania przeprowadzone przez zewnętrznych, zewnętrzne instytucje i w związku z tym na kolejne 3 lata został nam przyznany certyfikat, który poświadcza, że jakość świadczonych usług jest na wysokim poziomie. Oczywiście zdarzają się problematyczne i sytuacje i usługi, które czasem wykonywane są z problemami za to trzeba i należy przepraszać i czynię to za każdym razem, bo trzeba pamiętać, że te czynności wykonują tylko ludzi. Czasem zdarza się słabszy dzień. Niemniej jednak znajdujemy się w gronie tych instytucji, które posiadają takie poświadczenie, że usługi wykonywane są na wysokim poziomie, ma odpowiednie standardy. O ochronie zdrowia teraz będzie. Szpital Promedica będzie miał nową karetkę, nowy ambulans medyczny, tak to fachowo się nazywa. Miasto 100 tysięcy złotych na ten cel przeznaczyło to znaczy przeznaczyliśmy więcej 100 tysięcy złotych udało się pozyskać z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody, karetka będzie kosztowała 311 a w zasadzie 312 tysięcy złotych 100 tysięcy tak jak wspomniałem pochodzi z budżetu państwa, natomiast pozostała kwota 212 tysięcy złotych to są środki spółki i miasta karetkę przekażę 27 grudnia, jest już wyłoniony wykonawca, czekamy na realizację Zamówienia. E, oczywiście ta karetka będzie służyła um, ratowaniu życia e, i będzie w nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób, które um, są w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia. I cieszymy się, ponieważ e, dzięki e, temu mamy możliwość szybciej docierać do pacjenta. E, i skuteczniej, lepiej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców naszego miasta, powiatu, ale także regionu. To jeżeli już jesteśmy przy ochronie zdrowia, to warto wspomnieć, że szpital ProMedica znalazł się wśród stu najbezpieczniejszych polskich szpitali, szpitali według rankingu Rzeczpospolitej. Tak, znaleźliśmy się na 23 pozycji, na bardzo wysokiej pozycji wśród tej setki, Najbezpieczniejszych polskich szpitali. Byliśmy oceniani w kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych, a także onkologicznych. W skali kraju jesteśmy na 23. pozycji w tej setce, ale w województwie zajęliśmy drugą pozycję, jeśli chodzi o najbezpieczniejsze szpitale. Pierwsza pozycja to jest szpital wojewódzki specjalistyczny w Olsztynie, drugie miejsce nasz szpital. Miejski Wełku i na trzeciej pozycji Szpital Miejski w Olsztynie. Te oceny były prowadzone w oparciu o obiektywne wskaźniki i kryteria. Brano pod uwagę sposób zarządzania jako świadczonych usług, kadry, które posiadają poszczególne szpitale. My cieszymy się, że w naszym szpitalu poświadczone to zostało z zewnątrz. Te usługi świadczone są na wysokim poziomie. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia to już w niedzielę wigilia, a my zapraszamy do wspólnego kolędowania, jak co roku centrum kultury, no i całe miasto zaprasza właśnie do świętowania i do kalendowania. Tak, po raz 24 zapraszamy na koncert świątecznych Kolend, Kolenda o Zmroku, przygotowana przez euckich artystów pod przewodnictwem Ewy Awramik i Marcina Pyciaka i z udziałem artystów, którzy wywodzą się z naszego miasta. Te koncerty pierwsze odbędzie się 21 grudnia, 22, 27, wszystkie o godzinie 19, 22 i 27, także o 21. Będzie można posłuchać kolęd w wyjątkowych aranżacjach, w wyjątkowym wykonaniu kolęd, które przygotowują nas do świąt Bożego Narodzenia. Ale dodam, że to nie są wszystkie propozycje kolędowe naszego miasta, bo chciałbym zaprosić w sposób szczególny na. Koncert w wykonaniu Zakopower, koncert kolend, który się odbędzie od 28 grudnia w Kościele Świętego Serca Jusowego, z którym przygotowujemy te kolendy. Wejście wyłącznie za bezpłatną wejściówką, którą można pobrać w Ełckim Centrum Kultury w Kasie. Oczywiście, ta bezpłatna wejściówka jest potrzebna po to, żeby nie przekroczyć limitu miejsc, a 5 stycznia też koncert Kolend w wykonaniu rodziny pospieszalskich w Ełskim Centrum Kultury. Więc mamy za, zarówno naszych artystów Ełskich, ale także z zewnątrz, którzy będą wprawiali w nas w ten szczególny świąteczny nastrój świąt Bożego Narodzenia. Także dużo koncertów nam się szykuje właśnie koncertów świątecznych. Święta to również czas życzeń. I święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, szczególny czas, ponieważ od dzieciństwa nam kojarzy się z ciepłem, ciepłem rodzinnym, z narodzinami dobra. Dlatego wszystkim mieszkańcom naszego miasta, tym, którzy odwiedzą Ełk po to, by spędzić święta, życzę, by święta Bożego Narodzenia były przepełnione radością z przyjścia na świat. Małego dziecięcia Jezusa. Byśmy celebrowali święta w gronie rodziny, przyjaciół, by był to szczególny czas, byśmy potrafili sobie wybaczyć i tego wszystkiego życzę. Wszelkiej dobroci, radości, zdrowia i sił na czas świąt Bożego Narodzenia. Dzielmy się dobrem, bo dobro podwójnie do nas wraca. Wesołych świąt Bożego Narodzenia.